Drodzy Państwo, Hag Chanukah Sameach. Miejcie Państwo szczęśliwą, jasną i piękną Chanukę. Właśnie ją rozpoczynamy i jednocześnie rozpoczynamy pierwszy dzień Festiwalu Światła, który kończy prolog do 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej. Długi prolog, trwający aż pół roku, no ale sami doskonale rozumiecie, z jakich powodów. Jestem tutaj obłożony na stole wieloma książkami, z których będę starał się korzystać podczas naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, które jest poświęcone Chanuce, świętu światła, radosnemu świętu w liturgicznym kalendarzu żydowskim i w historycznym kalendarzu żydowskim. Ale zanim rozpoczniemy, chcę Państwa przywitać z tego wnętrza. To jest heder. Zapewne wielu z Was niejednokrotnie bywało w hederze i zapewne wielu z Was niejednokrotnie jeszcze będzie bywało. Zapraszamy Was bardzo, bardzo serdecznie. Ale heder to nie jest takie sobie zwyczajne miejsce. Już w ostatnim, jak gdyby, rzędzie jest to kawiarnia. To jest miejsce naszego wspólnego spotkania i heder nie tyle odwołuje się do szkoły żydowskiej, ile do przestrzeni, wspólnej przestrzeni, gdzie ludzie mogą się ze sobą spotkać, rozmawiać, wymieniać w tej różnorodnej przestrzeni kulturowej swoje historyczne wizytówki. Heder to miejsce, w którym przed wojną znajdował się Beit HaMidrasz, czyli powiedzmy sobie dom nauki, dom studiowania Tory, Talmudu, dom nieustannych rozmów. I ów Beit HaMidrasz należał do bractwa Hevra Ner Tamid. O tyle jest to istotne, że w tłumaczeniu na polskim Hevra Ner Tamid oznacza bractwo wiecznego światła. A właśnie o świetle dzisiaj będziemy mówić. Przenieśmy się odrobinę wstecz. W sumie nie aż tak daleko. Przenieśmy się do roku 323 przed wspólną erą, kiedy to umiera jeden z największych polityków i wodzów, mianowicie Aleksander Wielki. Aleksander Wielki, który został albo otruty, albo z niewiadomych powodów w bardzo młodym wieku zszedł z tego globu, podbiwszy, że niemal cały glob wcześniej, na łożu śmierci, otoczony kordonem swoich najbliższych przyjaciół, a został zapytany, komu? Komu powierzasz królestwo? Komu powierzasz władzę? Aleksander Wielki odpowiedział, najbardziej godnemu. I wyzionął ducha. I o ile kiedyś Aleksander Wielki z taką łatwością rozwiązał węzeł gordyjski, przecinając go mieczem, o tyle tym razem niesłychanie zapętlił wiele losów wielu narodów, wielu kultur. Tym jednym sformułowaniem najgodniejszy. Dlatego, że od tego momentu rozpoczęła się walka pomiędzy Seleucydami i Ptolemeuszami. Są dwie dynastie, które odegrały ogromną rolę, jeżeli już mówimy o zbliżając się o powstaniu w Judei, o powstaniu Machabeuszu i jako tako o święcie Chanuka. Przez 20 lat Ptolemeusze, którzy byli osadzeni w Egipcie i ich stolicą była Aleksandria, i Seleucydzi, którzy byli w Azji Mniejszej, w Antiochii, nieustannie przemieszczali się przez Judeę, walcząc ze sobą. Przemieszczali się przez Judeę, siłą rzeczy przemieszczali się przez Jerusalem, przez Jerozolimę. I to był pierwszy moment, kiedy Jerozolima i mieszkańcy tego miasta, które wtedy nie odgrywało aż tak istotnej roli, spotkali się z czymś, co potem odcisnęło tak głębokie i bolesne piętno na historii żydowskiej. Spotkali się z hellenizmem. Ptolemeusz I, który rozpoczął rządzenie w Judei, był królem, który od razu
zesłał około 120 tysięcy Żydów do Aleksandrii, co skądinąd dało początek jednej z najpiękniejszych, najbardziej bogatych intelektualnie, ale także i materialnie diaspor żydowskich w Egipcie. Około 100 lat panowała obecność Ptolemeuszy w Jeruszalaim. Kultura grecka zawładnęła tamtym obszarem. Jednym z takich bardzo charakterystycznych elementów czy instytucji tej kultury były gimnazjony. Gimnazjony same w sobie miały pewien etos religijny. Odbywały się tam, jak zapewne Państwo wiecie, zawody sportowe, olimpiady i tam oczywiście odbywały się różnego rodzaju uroczystości ku czci Hermesa i Heraklesa. A mimo wszystko, na samym początku Jeruszalaim i Żydzi zachowali swoją odrębność przez cały czas, będąc prowadzonymi przez swoich kapłanów, no i oczywiście arcykapłana. Z czterech Ptolemeuszy szczególnie jeden zwraca uwagę. To był Ptolemeusz II Filadelfos. Dlaczego? No, przede wszystkim dlatego, że bardzo faworyzował Żydów. Że w chwili, kiedy objął panowanie, uwolnił od razu 120 tysięcy Żydów z Egiptu, ale oczywiście część z nich tam pozostała. Posłał złoto dla upiększenia świątyni, ale nade wszystko był niezwykłym kolekcjonerem książek. I kiedy arcykapłan z Jeruszalaim, ze świątyni, przesłał mu około 20 egzemplarzy Tanachu, czyli Biblii hebrajskiej, oczywiście nie w postaci książek, tylko w postaci zwojów, to wówczas Ptolemeusz Filadelfos zaprosił 70 uczonych, którzy reprezentowali 12 pokoleń Izraela i powiedział: przetłumaczcie mi to na język grecki. I jak powiada legenda, owych 70 mędrców przez 70 dni tłumaczyło każdy osobno Torę, czyli żydowską Biblię, Tanach, i przynieśli to tłumaczenie Ptolemeuszowi, który zauważył, że wszystkie tłumaczenia są identyczne. I tak, moi drodzy Państwo, powstała Septuaginta. Język grecki był wtedy oczywiście językiem międzynarodowym, tak jak dzisiaj międzynarodowym językiem jest język angielski. W związku z powyższym wszyscy mieli możliwość czytania Tory, czytania źródła mądrości i trwania narodu żydowskiego. Rabini później uznali, że niestety to jest coś w rodzaju złotego cielca, że jeżeli studujemy Torę, to wyłącznie w języku oryginalnym, w języku hebrajskim. Tak czy inaczej, już wtedy rozpoczął się powolny, ale systematyczny, konsekwentny proces hellenizowania Żydów zamieszkujących ówczesną Judeę i szczególnie Jerozolimę. I owe prohelenistyczne tendencje Żydów oczywiście objawiały się chęcią asymilacji do kultury greckiej. Ale jak to zwykle bywa, ci, którzy się asymilowali, jednocześnie mieli swoich przeciwników, czyli Żydów, którzy byli bardzo ortodoksyjnie przywiązani do prawa, do Tory i w ogóle nie chcieli myśleć o tym, aby zasymilować się do kultury greckiej. Następuje bardzo wyraźny podział na Żydów zhellenizowanych i na Żydów konserwatywnych. Asymilowani Żydzi popierali oczywiście Ptolemeusz. Natomiast Żydzi ortodoksyjni, radykalni, ci głęboko wierzący, popierali raczej Seleucydów, upatrując w nich wielką szansę na to, że będą mogli niezależnie od innych wpływów ciągle kultywować swoją religię. I rzeczywiście tak się stało, bo kiedy w roku 200 przed wspólną erą, po kolejnej z walk między Ptolemeuszami a Seleucydami, tron objął Antioch III, odbił on Jerozolimę i w swoim sensie wynagrodził tych konserwatystów. Rozpoczęło się, drodzy Państwo, panowanie Seleucydów.
Król Antioch III Wielki to była niesłychanie istotna postać, bardzo wielka postać. Seleucydzi, którzy opanowali cały kraj, pozwolili w tym pierwszym okresie, by arcykapłan sprawował ogromną władzę w Jerozolimie. Arcykapłan był de facto i arcykapłanem, i jednocześnie królem Jerozolimy. Takim najbardziej znaczącym, który wpisał się w historię żydowską, był Szymon II Cadik, czyli Szymon II Sprawiedliwy. On właśnie przypieczętował dominację konserwatystów w Jerozolimie. Jerozolima odzyskała na powrót miano miasta świętego, wolnego od wszelkich nieczystości. Ba, nie wolno było tak zwanym nieczystym wejść na dziedziniec wewnętrzny świątyni jerozolimskiej, tak jak zresztą dzisiaj nikt poza muzułmanami nie może wejść do żadnego z meczetów, które znajdują się na wzgórzu świątynnym. Jerusalem stała się za jego czasów teokracją. Notabene słowo teokracja wymyślił nikt inny jak kronikarz, dziejopisarz i historyk Józef Flawiusz. Wszechobecna świętość uosobiała się w postaci Szymona II Sprawiedliwego. On wprowadził karę śmierci za występki przeciwko religii. On rygorystycznie nakazał przestrzeganie szabatu. On sprawił, że świątynia na powrót stała się ośrodkiem życia żydowskiego. I on wznowił ponownie składanie ofiar na ołtarzu jerozolimskim. I jednocześnie za czasów Szymona II Sprawiedliwego nastąpił moment, czas, w którym zabroniono używania tetragramu, czyli wypowiadania czterech liter imienia Bożego. Od tamtej pory należało je zastąpić bądź słowem Elohim, bądź słowem Adonai, ale nigdy nie wolno było powiedzieć wprost. To mógł uczynić tylko arcykapłan jednego dnia w roku, w trakcie Jom Kippur, kiedy wchodził za zasłonę do Debiru, do Kodesh HaKodashim i tam szeptem wypowiadał imię Boga. Szymon Sprawiedliwy, jeżeli będziecie państwo w Jerusalem, przywołajcie jego imię, ilekroć będziecie przy sadzawce Betesda. On właśnie kazał wykopać, wyryć w skalę te potężne zbiorniki wody, gdzie notabene według Ewangelii Jezus nawracał niewidomego. Jerusalem, im bardziej święta, tym bardziej stawała się podzielona. Raz jeszcze przypominam, miejmy to na uwadze. Były dwa zwalczające się style życia, dwa zwalczające się sposoby patrzenia na świat w społeczności żydowskiej. Konserwatyści, radykałowie i wtedy dopiero wykształciła się, powiedzmy, kasta faryzeuszy oraz heleniści. Heleniści, drodzy państwo, wierzyli bardzo głęboko, że da się pogodzić styl życia żydowskiego ze stylem życia greckiego, że da się pogodzić judaizm z tą świecką religią grecką. A z problemami asymilacji żydowskiej mamy do czynienia oczywiście w XIX wieku i na początku XX wieku w Polsce. I ilekroć o tym myślę, przypomina mi się książka jednego z najwybitniejszych żydowskich pisarzy, Grigorija Kanowicza. Książka Świece na wietrze. Przytoczę bardzo krótko to, co w tej chwili przychodzi mi do głowy. Trwała wojna. I jeden z Żydów, który wcześniej przyjął prawosławie, nie mógł zrozumieć, dlaczego on ma stać się ofiarą ustaw norymberskich. Wówczas przyszedł do rabina i powiedział: Rebbe, ja już nie jestem Żydem, przecież ja jestem prawosławnego wyznania. Zasymilowałem się. Rabin popatrzył na niego i zapytał: czy wiesz, co przypomina drzewu, że jest drzewem? Zapadła cisza i rabin odpowiedział: siekiera. Jerozolima bogaciła się. Z jednej strony z Aleksandrii, z drugiej strony z Antiochii płynęły wciąż pieniądze do skarbca Jerusalem. W
wpływały podatki, a gdzie, drodzy Państwo, duże pieniądze, tam i duże problemy. Seleucydowie potrzebowali pieniędzy, bo Antioch Wielki uwikłał się w wojnę z Rzymianami. I szczególnie w 192 roku przed wspólną erą doznał upokarzającej porażki z rąk Rzymian, którzy pozwolili mu zachować tron, pozwolili mu zachować swój tytuł, oczywiście za cenę bardzo wysokiego trybutu i płacenia podatków. Pieniędzy nie było. W związku z tym Antioch III, zwany Wielkim, wysłał do Jeruzalem swojego wezyra Helodiora po to, żeby ograbić skarbiec świątyni. Helodior wszedł do świątyni, zbliżył się do debiru, do zasłony, do parochetu, który odsłaniał wewnętrzny dziedziniec od świętego świętych i wtedy doznał apopleksji. Ponoć potem powiedział, że widział twarz samego Boga. Tak czy inaczej, tych pieniędzy wtedy nie zyskali. Po śmierci Antiocha III bardzo krótko rządził Seleukos IV, młodszy brat jednego z najpotężniejszych, najbardziej przerażających władców, mianowicie brat Antiocha IV, zwanego Epifanesem. No oczywiście Antioch IV Epifanes zdobył bardzo prosto tron, mordując swojego młodszego brata. I wtedy, drodzy Państwo, nastąpiło coś, co przybliża nas coraz bardziej do powstania Machabeuszy. Arcykapłanem za czasów Antiocha IV Epifanesa został Jazon. Zapamiętajcie Państwo to imię, Jazon, zwolennik helenizmu, który przekupił Antiocha IV i ten dał mu tytuł arcykapłana. Jazon, chcąc się przypodobać, wybudował bardzo blisko świątyni gimnazjon, do którego notabene po modlitwach także biegli bardzo hyżo niektórzy z kapłanów. Żydzi, zresztą od czasu, kiedy Aleksander Wielki podbił świat, byli bardzo tego świata ciekawi, otworzyły się granice, tak jak do niedawna u nas otwarte były granice. Wszyscy mogli podróżować. W związku z tym Żydzi, którzy podróżowali, widzieli, że można żyć inaczej. To utwierdzało ich w przekonaniu, że chcą czegoś innego. Kiedy Jazon, ów arcykapłan, wysłał do Antiocha IV swojego przedstawiciela Menelaosa, żeby złożył mu trybut, Menelaos sprytnie najpierw wcześniej okradł skarbiec, pojechał z pieniędzmi do Antiocha IV Epifanesa i, tak wtedy bywało, kupił sobie posadę arcykapłana. Kiedy dowiedział się o tym Jazon, musiał uciekać. Od tej pory już Menelaos był arcykapłanem, ale Menelaos nie został zaakceptowany przez większość Żydów. To jeden z ważniejszych momentów. Dlaczego? Dlatego, że Menelaos nie pochodził w prostej linii od kapłana Cadoka, od tego samego kapłana, który został pierwszym arcykapłanem w świątyni Salomona. Mało tego, w 170 roku przed wspólną erą gruchnęła wieść, że Antioch IV poległ w walce z Rzymianami. W związku z powyższym Jazon powrócił do Jeruzalem, zebrał wokół siebie ludzi, wzniecił bunt, wtrącił Menelaosa do więzienia i sądził, że będzie od tej pory rządził w Jerozolimie. Ale Antioch IV nie umarł, Antioch IV nie zginął. Kiedy dowiedział się o tym, że Jazon wzniecił prawie powstanie, wściekły powrócił do Jeruzalem i przypuścił szturm na jej mury. Jazon uciekł, Antioch IV Epifanes wygnał około 10 tysięcy ludzi i stała się rzecz straszna. Razem z arcykapłanem Menelaosem wszedł do świętego święta. Tego nie wolno było czynić nikomu. Raz tylko jeden w roku mógł tam wejść arcykapłan. Więc dokonał aktu świętokradztwa i zbezczeszczenia świątyni. Mało tego,
okradł skarbiec świątynny, ukradł złoty ołtarz kadzenia, ukradł wszystkie złote świeczniki, stoły pokładne na chleb, parochet, czyli tę zasłonę, która oddzielała święte świętych od pozostałej części świątyni, wszelkie naczynia i sprzęty, i rozkazał Żydom, aby oddawali mu cześć jako Bogu. Wszakże nazywał się Antioch IV Epifanes, Bóg objawiony. Naturalnie Żydzi nie mogli tego zrobić. W związku z powyższym Antioch, spodziewając się, że to, co zrobił, może spotkać się z odwetem żydowskim, wprowadził haniebny edykt. Nastąpiło to w 167 roku przed wspólną erą. Antioch wkroczył do Jeruszalaim w szabat, kiedy Żydzi nie mogli się bronić. Wydał edykt, dekret uznający, że wyznawanie judaizmu jest nielegalne. W ten sposób chciał wymazać i judaizm, i przede wszystkim zniszczyć etos bycia Żydem. I to pierwsze, drodzy Państwo, jak sądzę, pierwsze w historii, a prześladowanie religijne. Antioch zburzył wtedy część murów Jeruszalaim i wprowadził straszne kary. Kary, które uderzały wprost w istotę, w rdzeń judaizmu. Karę śmierci. Karę śmierci za składanie ofiar w świątyni. Karę śmierci za przestrzeganie szabatu. Ten, kto przestrzegał szabat, był palony żywcem. Karę śmierci za studiowanie i siłą rzeczy posiadanie Tory. Tora była darta na strzępy i palona. Ci, którzy ją studiowali, straceni. Wreszcie wprowadził karę śmierci za akt obrzezania. Kiedy ktoś dowiedział się, że kobieta obrzezała swoje dziecko, najpierw zabijali to niemowlę, po czym wieszali jej u szyi, prowadzili na wysokie mury i zrzucali. Żydzi nazwali ten okres i ten akt niebywałego i nieporównywalnego barbarzyństwa. Nazwali to ohyda spustoszenia albo ohyda ziejąca pustką. Na koniec Epifanes i Menelaos zasadzili gaj oliwny, tak jak się sadziło takie gaje w różnych innych świątyniach greckich, i dokonali aktu sprofanowania świątyni jerozolimskiej. Wtedy narodziła się pobożność apokaliptyczna. Ludzie zawsze, kiedy czują, że nadchodzi coś bardzo złego i sami są bezradni, wtedy już szukają jakiegoś usprawiedliwienia, jakiegoś wytłumaczenia tego stanu rzeczy w sakrum, w przestrzeni ezoterycznej, w metafizyce. Nastroje apokaliptyczne udzieliły się wtedy wszystkim i niemalże wszyscy zaczęli oczekiwać na Mesjasza, na nadejście Mesjasza. Wielu Żydów uciekło wtedy z Jeruszalaim. Wśród tych, którzy uciekli, był wiekowy kapłan Matatiasz. Uciekł wraz ze swoimi synami. I kiedy wysłannik Epifanesa, jeżdżący po całej Judei, zajechał do wioski Modin, gdzie znalazł swoje schronienie Matatiasz z rodu Hasmoneuszy, nakazał złożenie Matatiaszowi ofiary ze świni, z wieprza, z tego samego nieczystego zwierzęcia, z którego na głównym ołtarzu świątynnym składał ofiarę Epifanes. Matatiasz odmówił. Wówczas z szeregu wystąpił jeden z Żydów, powiedział: ja to zrobię. Matatiasz zapłonął świętym gniewem, wyciągnął miecz i rozpłatał tego nieszczęśnika. Po czym razem ze swoimi synami zbiegł w góry. I tak oto rozpoczęła się
rozpoczął się pierwszy rozdział powstania Machabeusz. Kiedy Epifanes IV, Antioch IV Epifanes zrozumiał, że to już nie są przelewki, że Machabeusze, którzy zwyciężali kolejne bitwy, mierząc się ze znacznie lepiej uposażoną i bardziej liczebną armią żołnierzy syryjskiej, wygrywali bitwę po bitwie, zrozumiał, że to już nie są przelewki i cofnął dekret. Ale wtedy już było za późno. I wówczas Juda Machabeusz ze swoimi żołnierzami wkroczyli do świątyni. Kiedy wkroczyli do świątyni, a było to dnia 25 Kislew 164 roku, poświęcili ołtarz. Poświęcenie ołtarzu jest tutaj najistotniejszą sprawą, ponieważ kiedy mówimy o Chanuce, najczęściej mówimy o świetle, mówimy o cudzie oliwy, mówimy o tym wszystkim, czego tak naprawdę nie znajdujemy ani w pierwszej, ani w drugiej księdze machabejskiej. Nie znajdujemy też opisu cudu oliwy u Józefa Flawiusza. Wszystkie te źródła podają jedynie i świadczą o zwycięstwie Machabeuszy, którzy wkroczyli do świątyni zbrukanej, zniszczonej, sponiewieranej i zaczęli ją kamień po kamieniu odnawiać. Zastanawiali się, co zrobić z tym ołtarzem, na którym Antioch Epifanes IV złożył ofiarę z wieprza. No ale oczywiście jedyne, co można było wtedy zrobić, to rozbić ten ołtarz. I wtedy z nieciosanych kamieni, bo taki jest nakaz od samego Boga, postawili nowy ołtarz i tam złożyli ofiarę. Nastąpiła jak gdyby ponowne poświęcenie. Chanuka, drodzy Państwo, to nic innego jak poświęcenie. I to jest najistotniejsza rzecz. Cud oliwy, o tym za chwilę, ale dla mnie osobiście największym cudem było to, że ta garstka bojowników, garstka żołnierzy, garstka wiernych torze i tradycji sprzeniewierzyła się tej ogromnej potędze greckiej, syryjskiej i wystąpiła zbrojnie przeciwko nim. Oczyszczenie miejsc, nowy ołtarz nieciosany to było nic innego jak przywrócenie do świadomości każdego z Żydów tego, że są Żydami. Że emancypacja i uleganie obcym wpływom prowadzi do tragedii. Wtedy właśnie Machabeusze ustanowili święto. Ośmiodniowe święto zwane Chanuka. Nastąpiło to 25 dnia miesiąca Kislew 164 roku przed wspólną erą. Znajdziecie Państwo opowieści o tym w pierwszej i drugiej księdze machabejskiej, no oczywiście także u Józefa Flawiusza. I jak powiedziałem, nie znajdziecie tam żadnej wzmianki na temat dzbanuszka z oliwą zapieczętowanego pieczęcią arcykapłana. Dobre pytanie, którego arcykapłana? Czy Jazona, czy Menelaosa? Dość powiedzieć, że kiedy zburzono świątynię w 70 roku naszej już wspólnej ery, niektórzy rabini zastanawiali się, czy nie odwołać, nie zlikwidować święta Chanuka. Ale wtedy nagle zrozumieli, że dobrze, nie mamy już świątyni, ale to nieważne, bo mamy ideę świątyni. I od tamtej pory zaczęto podkreślać ten mistyczny wymiar tego święta. Nie tyle skupiano się na samym militarnym zwycięstwie Machabeuszy i ustanowieniu na ponad 200 lat państwa Machabeuszy, nie tyle skupiano się na odzyskaniu niepodległości przez Machabeuszy, ile na tym malutkim dzbanuszku oliwy, dzięki której
jak powiada legenda, opowieść, a niektórzy głęboko w to wierzą, dzięki której przez 8 dni potrzebnych po to, aby wyprodukować nową oliwę, machabeusze oświetlali wnętrze świątyni, tej zniszczonej, zbrukanej świątyni. Jakże to możliwe, skoro jeden dzbanuszek oliwy mógł wystarczyć jedynie na jeden dzień, a świeciła ta oliwa w menorze przez dni 8. No i wtedy uznano, że to jest cud. Zagadkowe jest owo przemilczanie Chanuki w Talmudzie. Talmud babiloński wspomina, co prawda, i to chcę Państwu przytoczyć, wspomina, co prawda, o dzbanuszku oliwy i chociaż ważniejsze jest w tym przypadku dla Talmudu uzasadnienie, dlaczego święto trwa 8 dni. Ale posłuchajcie, proszę, o to, co mówi fragment Talmudu. Cóż to jest Chanuka? Zastanawia się bezimienny Amoreita w traktacie Sabbat. Uczyli mistrze nasi. 25 Kislew rozpoczyna się 8 dni chanukowych. Nie wolno w nie wygłaszać mów pogrzebowych ani pościć, bo gdy weszli Syryjczycy do przybytku, zanieczyścili wszystkie zapasy oliwy. Skoro zaś zmogła się władza domu Hasmonejskiego i oni zostali zwyciężeni, szukano i szukano, ale nie znaleziono więcej niż jeden dzbanuszek oliwy, na którym zachowała się pieczęć arcykapłana. I było tam oliwy tylko na jeden dzień. Stał się jednak cud, bo płomień nie gasł przez 8 dni. W rok później ustanowiono dziękczynienie. Tyle. Zaledwie tyle o jednym z najbardziej doniosłych zwycięstw w historii narodu żydowskiego. Nikt ze współczesnych nie zauważył cudu. Ale też i potem okazało się, drodzy Państwo, że zwycięstwo militarne w perspektywie tego, co stało się później, rzecz jasna, było tylko chwilowym zwycięstwem, było chwilowym cudem. Więc powiadam raz jeszcze, nie tyle oliwa, ile cud machabeuszy i ich zwycięstwa powinien i przeszedł do świadomości i do historii żydowskiej. Machabeusze zostali przywróceni do łask niejako dopiero w drugiej połowie XIX wieku, z chwilą, kiedy pojawił się syjonizm. I wówczas machabeusze i cała historia zwycięstwa tej małej armii żydowskiej nad potęgą grecką stała się czymś w rodzaju mitu założycielskiego nowego państwa, państwa Izraela, które powstało w 1948 roku. Wielokrotnie uczestniczyłem, widziałem, patrzyłem na przysięgę składaną przez żołnierzy izraelskich. Widzicie Państwo, po 70 roku Talmud i wszystkie źródła żydowskie nie gloryfikowały już siły. Gloryfikowano coś innego, samą myśl. Naród miecza ustąpił miejsca narodowi książki. I doznałem ogromnego wzruszenia, kiedy po raz pierwszy widziałem przysięgę młodych żołnierzy izraelskich, dziewcząt i chłopców 18-letnich, którzy pod kotelem podchodzili do swojego dowódcy, a ten wręczał im do jednej ręki karabin, a do drugiej ręki torę. Żołnierze izraelscy połączyli w sobie te dwa etosy. Etos tego, kto rządzi mieczem i etos tego, kto rządzi myślą. Państwo Machabeuszy oficjalnie powstało w 142 roku przed wspólną erą. Trwało około 208 lat i niejako odrodziło się dopiero 15 maja 1948 roku.
I w zasadzie, drodzy Państwo, na tym moglibyśmy zakończyć. Ale wciąż zastanawia mnie, że przez te wszystkie długie, długie lata, przez 2000 lat, aż po dzień dzisiejszy, to, co zwraca naszą głównie, naszą uwagę, jest oliwa, cud płomieni, cud tego, że menora płonęła przez 8 dni, chociaż oliwy mogło starczyć zaledwie na jeden dzień. Festiwal Kultury Żydowskiej, który rozpoczynamy, jego odsłonę, Festiwal Światła, kończąc w ten sam sposób prolog do tego festiwalu, który mam nadzieję odbędzie się w czerwcu przyszłego roku, jest poświęcony światłu. Ja już wcześniej miałem kilka wykładów na temat światła, odsyłam Państwa do nich. Światło jest dla nas szalenie ważne, w sensie dosłownym, jak i metaforycznym. Zacząłem nasze spotkanie dzisiejsze od opowieści o Hederze, który należał do Bractwa Wiecznego Światła. W jakimś sensie, drodzy Państwo, jesteśmy spadkobiercami tego światła, każdy z nas. I chcę powiedzieć, że są trzy główne mycwy dotyczące światła. Trzy główne mycwy zapalania światła w judaizmie, honorujące pamięć o menorze stojącej w świątyni jerozolimskiej. Pierwsze światła, które zapalamy, to światła szabatu. Drugie to światła Hawdali. No i trzecie, światła Hanuki. Co łączy te trzy piękne światła? Światło szabatu, jak Państwo wiecie, no to są światła, które wprowadzają pokój w rodzinie. To są światła intymne. Obchodzimy szabat najczęściej w gronie swoich najbliższych, zamknięci w domu. Zapalamy je, bo tak rozpoczęli tę tradycję faryzeusze, tuż przed szabatem. Choć trzeba Państwu wiedzieć, że zarówno Karaimi, jak i Saduceusze nie zapalali świateł. Więc spędzali szabat w ciemnościach. A zatem światło szabatu to nic innego jak światło rodziny, pokoju, wnętrza, symbol odzyskanego raju. Czyli tego miejsca, w którym płonęło na samym początku Or HaGanuz, ukryte światło. Światło szabatu to światło objawienia. Natomiast światło Hawdali to światło pamięci o raju. Kiedy Adam i Ewa zostali stworzeni i kiedy uznali, że sami mogą decydować o tym, co dla nich dobre i złe, i zjedli owo jabłko, Bóg w pierwszej chwili chciał ich natychmiast wygnać. Zostali stworzeni w Erev Shabbat, czyli w Wigilię Szabatu. Jednak Bóg ulitował się i zostawił ich w raju na czas szabatu po to, by potem mogli stać się emisariuszami, świadkami światła, którego doświadczyli w raju. I kiedy zapalamy świecę hawdalową, to dokonujemy w zasadzie rozłączenia światła świętego i wprowadzamy się w przestrzeń światła, powiedzmy sobie, świeckiego. Ale jednocześnie zawsze jest to jakieś połączenie, zawsze to rozdzielenie odbywa się na takiej wąskiej, ostrej krawędzi wspólnego płomienia. No i wreszcie trzecie światło, czyli światło Hanuki. Światło Hanuki to światło objawienia zwycięstwa, to światło objawienia świątyni, to światło objawienia tradycji żydowskiej, to światło objawienia Tory. I chociaż zwycięstwo militarne rzeczywiście trwało zaledwie chwilkę, to zwycięstwo duchowe, symbolizowane przez to światło, trwało tysiące lat i trwa po dziś dzień. I właśnie światło Hanuki symbolizuje tę duchową wielkość, to duchowe zwycięstwo. Nieprzypadkowo Hanukije, czyli ten ośmioramienny świecznik albo lampkę, tak jak w moim przypadku, z dziewiątym szamesem, stawiamy albo w oknie,
albo na progu swojego domu, po to, aby uzewnętrznić blask tego światła, aby całemu światu powiedzieć, że Żydzi zwyciężyli, ale głównie zwyciężyli poprzez siłę ducha. Ponieważ, jak mówił jeden z największych rabinów, który niestety ostatnio zmarł, rabin Jonathan Sacks, rabin Lord Jonathan Sacks, to, co jest ideą siły, musi prędzej czy później ulec sile idei. I ta idea wspólnoty i wierności, to, że objawia się w tym przepięknym świetle. Uświadomcie sobie Państwo, judaizm przetrwał. Potężna cywilizacja grecka upadła i zaczęła już naprawdę upadać wtedy, kiedy zwyciężyli Machabeuszy. Potem przyszli Rzymianie, którzy byli, podobnie jak Grecy, święcie przekonani, że będą żyć wiecznie. Mój Boże, jak można nie być święcie przekonanym, kiedy się miało tak wybitnych filozofów jak Epikur, Sokrates, Platon, Arystoteles, który notabene był nauczycielem Aleksandra Wielkiego. Jak można było nie być przekonanym o swojej nieśmiertelności, jeżeli tacy potężni dramaturdzy, którzy po dziś dzień dotykają na naszej wyobraźni, jak Sofokles, Aeschylus, Eurypides tworzyli w tamtym czasie. Jak można było nie być przekonanym o nieśmiertelności, patrząc na te wielkie, wspaniałe budowle, zarówno greckie, jak i rzymskie? A jednak te wszystkie cywilizacje upadły. Judaizm przetrwał. Światło Chanuki pokazuje nam też drogę. Od zwycięstwa militarnego do zwycięstwa duchowego. Słowo Chanuka ma wspólny źródłosłów z drugim hebrajskim słowem chinuch. Chinuch to nic innego jak edukacja. Chanuka to poświęcenie. Aby bronić cywilizacji, mówił rabin Jonathan Sacks, musisz mieć edukację nauczycieli szkoły. Aby bronić fizycznego bytu narodu, musisz mieć armię. Ale przetrwasz wtedy, kiedy będziesz miał kulturę. Kiedy twoja cywilizacja, twoje duchowe królestwo nie będzie zagrożone. Przypomina mi się w tej chwili jeden z wielkich rabinów, ostatni arcykapłan przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej w 70 roku przez Rzymian. Kapłan, rabin Jehoszua ben Gamla. Niewiele osób wciąż o nim pamięta, a to właśnie dzięki niemu przetrwała pamięć i wiedza o Torze. Ponieważ on wtedy, świadomy, że najważniejsze, co możemy dać młodemu pokoleniu, to jest nauka, to jest wiedza, wprowadził obowiązek nauczania młodych chłopców od wieku szóstego, od 6 lat. Obowiązek nauczania Tory, obowiązek nauczania tradycji. I w ten sposób tradycja i Tora przetrwała. 6-letni chłopcy zaczęli uczyć się na pamięć całych rozdziałów Tory. Przetrwało Królestwo Duchowe dzięki edukacji. Więc Chanuka jest też w tym sensie światłem oświecenia. Ale, drodzy Państwo, nie wolno nam używać światła Chanuki do jakichś praktycznych celów. Światło Chanuki, ja jeszcze nie zapaliłem mojej Chanuki, dopiero zapalę. Światło Chanuki służy wyłącznie kontemplacji. Jest po to, aby przenikać je w głąb. Jeżeli teraz zapalę tę oto świecę, która, powiedzmy, będzie symbolizować światło, o którym mówię, to zwróćcie Państwo uwagę, że świeca oświetla cały zewnętrzny świat. Źródło światła oświetla cały zewnętrzny świat. I kiedy patrzymy w świetle świecy na otaczający nas świat, widzimy jego ogrom, jego różnorodność.
Ale kiedy patrzymy w płomień świecy, w jego istotę, w jego głąb, wówczas cały świat znika. Maleje i znika. Dlatego nie powinniśmy nigdy używać światła Chanuki do oświecania świata. Światło Chanuki ma nas zmuszać do tego, byśmy wpatrywali się w jego istotę. A co jest jego istotą? O tym mówi Psalm 36. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Tobie i w Twojej światłości oglądamy światłość. Albowiem w Tobie jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło. Ci, którzy wierzą głęboko w istnienie Boga, rzeczywiście w płomieniu świecy, w płomieniu światła chanukowego odnajdują prawdziwy blask i źródło życia. Odnajdują światło ukrytego światła, które zostało schowane przez Boga po 36 dniach od momentu stworzenia, po 36 godzinach od momentu stworzenia. Źródłem życia dla nich jest Bóg, więc jego światło nie może być postrzegane wyłącznie poprzez odbicie od świata zewnętrznego. Wymaga skupienia, wymaga modlitwy, wymaga zastanowienia się też nad samym sobą. Drodzy Państwo, kiedy patrzymy w światło Chanuki, patrzymy w źródło samego życia. Nie patrzmy na świat oświetlony, na świat odbijający światło. Patrzmy wprost w źródło Or HaGanuz. I wówczas świat zewnętrzny traci na swoim znaczeniu. Znaczenie nabiera to, kim jesteśmy. Mniej więcej wiemy, kim jesteśmy. Ale Hanuka uczy nas też, że nie wiemy, kim być możemy. Do momentu, kiedy okazało się, że zabrano Hasmonejczykom ich podstawową wartość, jaką jest bycie Żydem, sprzeniewierzyli się temu. I pokazali, jak bardzo można być Żydem i wiernym Torze, i wiernym tradycji. Święto światła Chanukija jest też światłem czy świętem wolności od jakiegokolwiek zniewolenia, od jakiegokolwiek wygnania. Grecy chcieli spustoszyć duchowo i kulturowo Żydów, którzy byli u siebie. Chcieli wygnać i zniszczyć Torę. Zwróćcie Państwo uwagę, że ten akt wygnania dotyczył społeczności żydowskiej, która była na swojej ziemi. Chciano spustoszyć ich duchowo, odebrać im ich tożsamość. Raz jeszcze, przegrała idea siły, wygrała siła idei. Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasz festiwal światła, festiwal kultury żydowskiej, który towarzyszy Wam, którzy jesteście mniej więcej w moim wieku, od 32 lat. Wszyscy jesteśmy w jakimś sensie literą alfabetu. Alfabet ludzkości składa się z liter poszczególnych kultur i cywilizacji. Tekst jest czytelny, kiedy te kultury się uzupełniają, kiedy tworzą spójny, jasny tekst przesłania. Wszyscy jesteśmy równi i równie ważni. Przez cały czas trwania Festiwalu Kultury Żydowskiej, który jest światłem, staramy się tę wiedzę, tę myśl przekazywać. Dlatego, kiedy stawiamy światło Chanuki na zewnątrz, w progu naszych domów, w oknach, dajemy tym samym przykład na to, abyśmy się nie zamykali z własną kulturą i z własnym światem w czterech ścianach swojego ego. Otwórzmy te drzwi i na progu domu postawmy Chanukiję naszej kultury. Niech opromienia świat,
niech rozprasza mrok. Drodzy Państwo, oczywiście my jesteśmy w tej chwili zanurzeni w tym mroku. Jest coraz gorzej. Ale kiedy uświadomimy sobie, że może być znacznie, znacznie gorzej, chociażby poprzez historię Chanuki, to zawsze jest jakaś nadzieja, że siła idei rozproszy mrok, nad którym panuje idea siły. Chanuka też uczy nas, abyśmy nie polegali na cudzie. Potem możemy mówić o cudzie. Ale najpierw całym swoim życiem musimy zaświadczyć o tym, że nie znaleźliśmy się tutaj przypadkiem, że mamy swoją własną tożsamość i że potrafimy jej bronić. Nie polegajmy na cudzie, nie polegajmy na żadnych politykach i nie polegajmy na żadnych kapłanach, niezależnie skąd są i jakiego wyznania. Polegajmy na sobie, na własnej wierze, na ufności w Boga, ci, którzy wierzą, na własnym rozsądku. Polegajmy na tym, że będąc tu i teraz, mamy do spełnienia jakiś obowiązek. Obowiązek jest bardzo prosty. Czynienie dobra. O tym jest powiedziane. Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Reszta jest już tylko komentarzem, niczym więcej. Komentarzem do tego nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe jest także święto Chanuka. Nie odbieraj mi mnie. Nie odbieraj mi mojego świata. Nie odbieraj mi mojego życia. Nie odbieraj mi wartości, w której wierzę. W mrocznym świecie nienawiści pielęgnuj i nadawaj światu formę błogosławieństwa, zgody ze samym sobą, siły w walce ze złem. No i nade wszystko bądź wolny. Staraj się żyć tak, powiada Chanuka, abyś uniknął w swoim życiu doświadczenia ohydy spustoszenia. No, a poza tym, drodzy Państwo, Chanuka oczywiście to jest ten piękny zwyczaj zapalania światła. Chanuka to jest oczywiście jedzenie pączków i latkes i wszystkiego tego, co można zrobić przy użyciu oleju. Chanuka to jest piękny, radosny czas, zarówno rodzinny, jak i całej społeczności żydowskiej, ale nie tylko żydowskiej. Jeżeli uznacie Państwo, że chcecie zapalić u siebie w domu Chanukiję, nie widzę nic przeciwko temu. Połączymy się w ten sposób wspólnie poprzez światło, które niesie dobro. Zapraszam Państwa na Festiwal Światła. Na kończący się prolog 30. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie. Przez najbliższe 8 dni każdego dnia będziemy dla Was zapalali światło na Chanukii naszego festiwalu. Będziemy czynili je widocznym i będziemy zapraszać Was, abyście razem z nami to światło zapalali i pielęgnowali na zewnątrz, jak i w sobie. Życzę Państwu pięknej, jasnej, dobrej Chanuki. Chag Chanuka Sameach.